Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w telewizji Pozytywnej. Dzisiejszy program jest inspirowany potrzebą kontaktu ze zwierzętami. Każdy człowiek w dzisiejszych czasach przejawia pewne zaburzenia związane z cywilizacją, z intensywnym rozwojem techniki, z brakiem czasu oraz z wieloma innymi niedogodnościami. Dlatego dzisiaj witam bardzo serdecznie moje panie w gościnie. Zapraszam. Witam, nazywam się Paulina, zajmuję się dogoterapią. A ja jestem Agnieszka, i również zajmuję się dogoterapią. Witam również pieski Shelby i Amerykę. Zaglamy ruszyłka Merko, mamalka. W ostatnich czasach zwierzęta cieszą się ogromną uwagą człowieka. Nie tylko ze względu na to, że stanowią część przyrody, zajmują tylko, że zwierzęta posiadają pewne cechy, które są bardzo potrzebne człowiekowi, aby się rozwijać, aby wykształcić w sobie takie cechy charakteru, które są potrzebne społeczeństwu. Jak powstała animaloterapia, mówiąc prościej zooterapia, i jakie zwierzęta pomagają człowiekowi kształcić się i dbać o zdrowie. To, co teraz powiemy, jest udokumentowane i jest potwierdzone badaniami naukowymi. Animaloterapia powstała 40 lat temu. Pierwsze badania były wtedy przeprowadzane. Okazało się, że psy i zwierzęta wpływają bardzo dobrze na zdrowie oraz na psychikę człowieka. Mamy takie rodzaje animaloterapii jak dogoterapia, czyli praca nasza z psami, hipoterapia, czyli praca z końmi, onoterapia, czyli praca z osłem i z mułem, alpakoterapia, czyli praca z alpakami i felinoterapia, czyli praca z kotami. Czyli człowiek, najlepszy kontakt i taki pozytywny kontakt ma, rozumiem, z psem, koniem, kotem, alpakiem, kozą, królikiem i zapytajmy jeszcze, jakie są efekty pracy? Animaloterapia ogólnie rzecz biorąc strasznie uspokaja ludzi. Zajęcia na przykład z psami motywują do chęci nauki i dzieci się wyciszają przy tym i też zauważamy, że są śmielsze. Dzieci, które są nieśmiałe, stają się śmielsze, a dzieci, które są takie nadpobudliwe, troszeczkę się wycofują, tak jakby w tą stronę. I co jeszcze? No, osoby, które zajmują się animaloterapią, mają specjalne certyfikaty i dlatego mogą wykonywać taką pracę. A pieski, no pieski jak pieski, musi być piesek oczywiście przede wszystkim spokojny, żeby był zrównoważony i oczywiście nieagresywny. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie wybieramy rasy psa. Chociaż jest coś takiego jak psy predysponowane do pracy w dogoterapii, jednak najbardziej właśnie są to psy labradory, jednak okazuje się, że nie wszystkie do tego psy się nadają, więc kupujemy takiego szczeniaka i szkolimy go do pracy. Może się okazać po roku, że ten pies jednak się nie nadaje do takiej pracy. My wybrałyśmy psy biały owczarek szwajcarski rasa i duży szwajcarski pies pasterski.
ponieważ są to psy bardzo o łagodnym usposobieniu i są to psy bardzo nie wykazujące agresji w stosunku do dzieci. Mogą to być również psy stróżujące, w zależności w którą stronę się je poprowadzi. Maszka, usiądź już i zostań. Cały czas się chcą bawić. Nasze psy jeszcze są młode. Takie psy, żeby pracowały z dziećmi i z ludźmi, potrzebują zgody i zaświadczenia od weterynarza o braku przeciwwskazań do pracy w takim zawodzie jak dogoterapia. Psy są również terapeutami, muszą być zdrowe, muszą być odrobaczone, zaszczepione, nie mogą wykazywać żadnych agresji w stosunku do żadnej osoby. No i przede wszystkim zadbane. Zadbane, tak, dokładnie. Jednak psy przenoszą z wszystkich przedszkoli, ze żłobków, wszystkie bakterie, muszą być zadbane, musimy je odpchlać, odkleszczać, nie mogą nam przynosić do przedszkola żadnych zarazków, a tym bardziej właśnie żadnych pasożytów, żeby nie przeszły nam na dzieci. Widzieliśmy się przy okazji, jakie są wymogi co do ludzi i co do zwierząt, a jeszcze chcielibyśmy wiedzieć, co robi się ciekawego na zajęciach z dogoterapii. Na zajęciach z dogoterapii przede wszystkim mówimy o bezpieczeństwie. Co dzieci powinny robić przy pieskach, czego nie należy robić, żeby pieska nie rozjuszyć i co robić, jeśli mamy styczność z pieskiem obcym albo z agresywnym. No i w zajęcia przeplatamy różne gry, zabawy, śpiewamy piosenki, mówimy wierszyki, jakieś różne edukacyjne rzeczy. Na pewno wszyscy są zadowoleni z naszych zajęć, bo to bardzo ciekawe. Popatrzcie na Janiczka, wyturlał się z koszyczka, zaczaił się na babcie i porwał babci kapcie. A jak spał, taką grzeczną minę miał. A jak spał, taką grzeczną minę miał. Poszarpał bluzkę w róże i zrobił dwie kałuże, a moją nową lalkę zaciągnął pod wersarkę. A jak spał, taką grzeczną minę miał. A jak spał, taką grzeczną minę miał. A teraz gdzieś ucieka i szczeka, szczeka, szczeka. Łapiemy więc Janiczka, nie wraca do koszyczka. Bo jak spał, taką grzeczną minę miał. Bo jak spał, taką grzeczną minę miał. Pod stołem jest koszyczek, w koszyczku śpi jamniczek. Jamniczek sobie śpi, jak się zbudzi, będzie zły. Jak wychodzimy z zajęć, tutaj jest nowy przyjaciel dziecka, który wnosi coś nowego, coś sympatycznego, coś ciekawego. I nie tylko jest to terapia dla dziecka, ale przede wszystkim edukacja. Dziecko może się na tych zajęciach dowiedzieć między innymi, jakie są akcesoria zwierząt, jak reagować na zwierzęta, jak się zachować przy obcym piesku, czy dowiedzieć się na przykład o tym, jak ten pies się zachowuje w różnych sytuacjach w ciągu dnia, jakie są rasy psów i innych ciekawych rzeczy można się na tych zajęciach od pięknych pań dowiedzieć. A zapytajmy jeszcze, gdzie można zamówić takie zajęcia? Pracę zaczęłyśmy kilka lat temu. Pracowałyśmy w firmie, gdzie prowadziłyśmy i hipoterapię, i dogoterapię. Ale po wcześniejszych doświadczeniach same postanowiłyśmy otworzyć własną firmę, ponieważ kochamy to, co robimy. Nasza firma to Centrum Dogoterapii i Hipoterapii Serce Psa i My. Nasza firma mieści się w miejscowości Porąbka, gdzie prowadzimy hipoterapię. Z pieskami dojeżdżamy do przedszkoli, do szkół.
A także pracujemy z psami, z osobami starszymi. Zapraszamy do współpracy. Dziękuję ślicznie. Mamy jeszcze, że pieski przychodzą z paniami do przedszkola, w tym przypadku raz w miesiącu. Natomiast znamy również takie wyjścia. Psy odwiedzają również szpitale, odwiedzają hospicja, domy opieki społecznej. Zdarza się, że pieski coraz częściej stanowią pomoc dla narkomanów oraz więźniów. No, co tu daleko szukać? Oczywiście ja zapraszam na taką terapię telewizyjną z pieskiem Reksio. Dobrze nam znany. Ciekawą i bardzo lubianą formą terapii dla dzieci, które są szczególnie chore i nawet w przypadku nowotworów delfiny stanowią wielką pomoc. I nie tylko w przejściu choroby, ale przede wszystkim dają samopoczucie. Ja oczywiście dziękuję ślicznie za uwagę paniom, za ciekawe informacje i zabawy z dziećmi. No i zapraszam na kolejne odcinki Telewizji Pozytywnej. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zabierać kości i zabawek i jedzenia.
bo piesek może być wtedy zły. A czy możemy z pieskiem wychodzić na spacer? Tak! Tak, a co jest nam na ten spacer potrzebne? Smycz! Smycz i? I rozmawiać! I o? I róża! Piesek łapki ma, każdy piesek łapki ma, jedna raz.